więcej taśmy. Pamiętajcie, więcej taśmy, na pewno się uda a to wszystko skleić tak jak było. Możliwe jest, że będzie, że jest tak źle. Musimy to jakoś naprawić. To się musi naprawić. Musimy jeszcze. Nie, to jest bez nadziei. Panie Rączko, no co zrobić? Gdzie znajdę to rozwiązanie? No musi gdzieś być, no. Musi tu być jakaś odpowiedź. Może zaraz w tej książce. Czas, przyroda. Nie? Nie, tu nie. To jest jak naprawić ten dzban? Jak go poskładać? A kto może tu? Niewątpliwie błogosławieństwo. Łamanie chleba. Nie, to nie jest to. To... Gdzie to będzie? Co robić, panie Rączko? Właśnie. Biblia. Pismo Święte. Zobaczmy. Księga Jeremiasza. Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi. Stań i zejdź do domu garcarza. Tam usłyszysz moje słowa. Dom garcarza. Pracownia ceramiczna, Ania. I tak jest, tam idziemy. Pokój dobro. Witaj, Aniu. Witam serdecznie. Mam wielki problem. Co tutaj się stało? Ten dzbanek, taki wspaniały od ciebie, rozwalił mi się. Czy byś dała radę go posklejać i żeby był taki, jak był? Bardzo cię proszę. Oj, proszę księdza, nie, tu się nic nie da zrobić. Nie? To się nie da posklejać? Nie, nie ma szans. Ach nie, to co teraz? Nawet jakbyśmy to posklejali, proszę księdza, to zostaną takie szpary, dziury, będzie przeciekał, przemakał. Nie, on jest tylko do wyrzucenia. Co ja mam zrobić? Nowy. Nowy? Nowy dzbanek. Słyszeliście? Potrzeba nowego dzbanka. Zobaczcie, jak Ania lepi z gliny, jak kształtuje. Jak ma tą glinę w swoich rękach. Niesamowite. Pan Bóg też właśnie tak nas trzymie w swoich rękach. Pomimo grzechu nie puścił nas, nie wypuścił nas ze swoich rąk. Dalej ma nas w swoich rękach. I Bóg, jak właśnie garcarz, tworzy z gliny, tworzy z nas nowe naczynie. Nowego człowieka. Aniu, widzę, że używasz wody. Dlaczego jej używasz? Wodę trzeba używać, ponieważ praca pęka, wysusza się i rozkruszyłaby się, gdybyśmy nie używali wody. No właśnie, słyszeliście? Rozpadlibyśmy się tak jak ten dzbanek mój, który był wcześniej. No właśnie, woda. Bardzo ważna, bardzo, bardzo ważna rzecz. Z wody woda jest bardzo istotna. W naszym życiu. Woda przypomina nam chrzest. Z wody narodziłeś się jako nowy człowiek. Chrześcijanin. Jesteś chrześcijaninem. Zmartwychwstałeś z Jezusem. Należysz do Niego. Należysz do Pana Boga, do Jezusa. Masz nowe życie. Grzech rozwala człowieka, tak jak ten dzbanek, który przyniosłem tutaj. Całkiem połamany, rozwalony. Ale Pan Bóg z miłości, bo nas bardzo kocha, tworzy nas na nowo. Bo chce, żebyśmy cieszyli się swoim życiem, byli piękni i aby nasze życie było w radości. Żeby być radosnym w życiu, szczęśliwym, potrzebujemy na to jakiegoś sposobu. Spójrzcie na tą tarczę. Kiedy celujemy do takiej tarczy, chcemy trafić w dziesiątkę, ponieważ dziesiątka to najwięcej, dziesiątka daje wygrane. A kiedy człowiek wygrywa, to jest szczęśliwy. Niektórzy ludzie w centrum swojego życia mają grzech. No i to przyniosi nieszczęście. Ale kiedy będziemy celować Pana Boga i Jego wybierzemy w swoim życiu i On będzie w centrum naszego życia, wtedy wygramy.
i będziemy szczęśliwi. Kochani, teraz zadanie. Mam tutaj świecę ze Chrztu Świętego i zadaniem dla Was będzie znalezienie razem z rodzicami daty Waszych chrztów. Dziękuję Wam za spotkanie. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem.